Rodzimy Kościół Polski. Święta. Głównymi świętami starosłowiańskimi, respektowanymi przez Rodzimy Kościół Polski, są dni przesilenia i równonocy. Godowe święto, przesilenie zimowe 21-22 grudnia, stawianie w domu drzewa życia. Rytualna uczta Tryzna. Jare święto. Wiosenne zrównanie dnia z nocą 21 marca. Niecenie świętego ognia, topienie marzanny, zdobienie jajek. Święto ognia i wody. Przesilenie letnie. 21-22 czerwca. Palenie ogni, chodzenie pożarze, Rytualne kąpiele, święto plonów, jesienne zrównanie dnia z nocą, 23 września, błogosławienie plonów, rytualna uczta. Główne święta poświęcone przodkom, dziady wiosenne i jesienne. Osobnymi świętami są rytuały przejścia, celebrujące ważne momenty w życiu członków rodzimowierczej społeczności. Powitanie rodzanic, obrzęd związany z narodzinami. Postrzyżyny, obrzęd związany z przejściem chłopca z wieku dziecięcego w okres wieku młodzieńczego. Kosopleciny, obrzęd związany z przejściem dziewczynki z wieku dziecięcego w okres wieku dziewczęcego. Swadźba, ożenek, pochówek, stypa. Obchody głównych świąt cyklicznych są zazwyczaj publicznie i ogólnie dostępne. Uczestniczyć w nich mogą osoby również spoza związku, którym bliska jest rodzima wiara i kultura. Świętom towarzyszy stosowna liturgia, której przewodzi ofiarnik lub wyznaczony żarca. W trakcie obrzędów Niezależnie od przyjętej liturgii wyróżnić zwykle można kilka wspólnych elementów. Jednym z nich jest złożenie stosownych ofiar, składających się najczęściej z plonów rolnych, chleba, kaszy, miodu i piwa słowiańskim bóstwom. Wiążą się z tym zazwyczaj modlitwy dziękczynne za okazaną przez te bóstwa dotychczasową przychylność oraz prośby o jej okazanie w przyszłości. Czasem Podobne ofiary składane są demonom lub duchom przodków w celu zapewnienia sobie opieki oraz odżegnania od gniewu. Innym stałym elementem są zabiegi związane z żywiołami mającymi magiczną, oczyszczającą uczestników moc. Kolejnym elementem są przeprowadzane wróżby. Obchody zamyka zaś jak większość rodzimych słowiańskich świąt, które cechuje radość życia, huczna biesiada, zwykle trwająca do białego rana, a nierzadko przeciągająca się o kilka kolejnych dni.